Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Przed chwilą nagrałam dla was ulubieńców sierpnia i szuszlubi. Także nie wiem, czy te filmy, nigdy nie wiem w jakiej kolejności, no ale jak już były, to wam dam linka, a jak nie, to dopiero będą. Nie wiem, co będzie pierwsze. I chciałam wam pokazać, dostałam przesyłkę i postanowiłam skorzystać i zrobiłam sobie makijaż cieniami, ten, który mam na oczach. Nie nagrałam go, więc nie bójcie się dla tych, którzy nie lubią moich makijaży, nie będzie go, ale zobaczcie, to jest coś takiego. Ja nigdy wcześniej, nie wiem co to jest za firma, Bycor. I to jest jakaś, tu jest napisane Made in Italy. To jest paletka Morocco. Postawię was tutaj na chwilę. Na razie jeszcze nie wiem, co o nich sądzić, ale pokażę wam tą paletkę. Ma bardzo fajne kolory, podoba mi się zestawienie kolorystyczne i te cienie, te trzy są totalnie, nie, te dwa są matowe, ten jest taki satynowy, a ten jest brokatowy i powiem wam, że bardzo fajnie się nakładało, były takie mega kremowe, bardzo przyjemnie mi się je nakładało, oprócz tego, bo ten złoty w ogóle tak, nie wiem, to trzeba by było na... nie wiem na co, jakoś może zwilżyć ten pędzel czy coś, bo sam po prostu odpadał, mimo że był taki kremowy, ale jakoś tak nie za bardzo. Ale poza tym całkiem fajne cienie w takiej paletce. Nigdy nie miałam nic z tej firmy, ani o niej nie słyszałam. Nie wiem, zobaczymy. Jakoś rozświetlacz, tak tutaj jest niby kosmetyk twojego stylu 2014, ale moim zdaniem bez szału. Ale makijaż, tak wam chcę pokazać, makijaż mi się podoba, znaczy kolor tych cieni. Na ustach jak zwykle mam, od razu wam powiem, mam konturówkę z maka Ruby Woo i pomadkę Rimmel w kolorze 16, tak. I róż to jest właśnie też ten róż Matte Blush, to jest chyba numer 3, nie mam pojęcia. Tu nic nie ma, tak. Numer 3. Pokażę wam go jeszcze, jak on wygląda. Dla wszystkich, którzy jakoś mają problem z moim dekoltem, no wybaczcie, ale taki jest kadr. O, tak on wygląda. I jest po prostu... on jest taki ceglasty, jest mega napigmentowany. Ja nie za bardzo przepadam za takimi różami, bo zawsze sobie robię krzywdę nimi, także... o. Ale jak jakoś tam się pomęczyłam i go nałożyłam, myślę, że będzie też przez to bardzo trwały. Ale tak, no makijaż mi się podoba, jestem zadowolona. Nie wiem, czy wam jeszcze opowiadałam, ale chyba tak, że znalazłam swoje klucze w końcu. Tam miałam wszystkie klucze do domu, do skrytki i tak dalej. I znalazłam je i były w przyczepie. Także taki update i pokazywałam wam we vlogu, że w końcu mogłam opróżnić moją skrytkę i chciałam bardzo serdecznie podziękować każdej osobie, która przysłała mi kartkę, nie tylko z wakacji. Zobaczcie, jest słoń na Sycylii, pomnik słonia, nie wiedziałam, że taki jest. Jest ustka, łeba, tutaj był Hamburg, tak, dobrze kojarzę, tu był Hamburg, Kaszuby, Biała Góra, Wicie, Trójmiasto, Fuerta, Murza Sichl, no wiecie o co chodzi, pozdrowienia z Murza Sichla, Sycylia, Ustka i kartka, która mnie po prostu zabiła. Spontaniczne pozdrowienia z najdłuższej kolejki na poczcie w dziejach ludzkości przesyła Marta. PS jeszcze tylko, a tutaj w nawiasie 20 osób, jeszcze tylko 18. Marta, wygrałaś, po prostu wygrałaś internety. Ale wiesz co, ja mam to samo, też czasami jak stoję na poczcie, to zastanawiam się, nie wiem, szkoda, że nie robię na drutach albo nie wiem, coś takiego, bo może bym po prostu coś pożytecznego w tej kolejce zrobiła, żeby było szybciej. Ale tak, dziękuję wszystkim za kartki, bardzo jest mi miło, każdą przeczytałam i za każdą dziękuję, pokazuję w takiej formie, żeby było szybciej, żeby no nie trwało to milion minut, dlatego takie zbiorowe dziękuję, 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 dziękuję. Pamiętacie z poprzedniego vloga, że uprałam iPhone'a? Zobaczcie, zaczął działać. Troszkę ma dziwne plamy i nie do końca jest wszystko ok, zależy, pod pewnymi kątami jest w miarę ok. Nie zobaczycie tego, no ale generalnie ma takie różne plamki, ale działa, dzwoni, co prawda wyłącza się czasami sam z siebie z jakiegoś powodu, ale wiecie co, no jest nadzieja, że może jeszcze parę dni poleży i będzie działał, zobaczymy. Także mój update iPhone'owy, nie trzymałam go w ryżu, wyłączyłam go na kilka dni, nie chciałam się denerwować, zostawiłam go w spokoju. W sumie nie wierzyłam, chociaż nie, takie miałam właśnie podejrzenie, że albo może inaczej, bardzo chciałam, żeby działał, bo bardzo nie chcę kupować nowego telefonu, bo akurat jeżeli chodzi o telefon, to nie jest jakaś rzecz, na którą bym miała ochotę wydawać pieniądze, szczególnie tyle, ile kosztuje nowy iPhone, ale no zobaczymy. I jeszcze chciałam wam pokazać lakier, który mam na paznokciach. No fokusuj się bardzo proszę. O, zobaczcie jaki ładny. To jest też Rita Ora dla Rimmel. I numer to jest... Pokaż się. Pokaż się. O, właśnie iPhone się wyłączył sam z siebie, jak widzicie. Słodem. 270. Myślę, że to będzie mój nowy, ulubiony kolor. Aparacie ty też. Mówiłam wam, że sprzęty mnie nie lubią. Jest taki trochę mleczny, trochę pastelowy, ale nie taki blady. Bardzo ładnie wygląda na dłoniach i w ogóle mam krótkie paznokcie, bo teraz na helu, jak byliśmy w ten weekend i składaliśmy przyczepę, to są połamały, więc mam teraz krótkie paznokcie. O, i włączył się znowu iPhone. No super. A jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. No na razie jakoś w miarę daję radę, więc niech sobie będzie, zobaczymy. Już jak zwykle w najwyższym punkcie. Tak? Mój sierściuszek, mój. A Kicia tam śpi, tak? Widzicie, wszyscy mają swoje miejscówki. Moja przekąska. Ciemny chleb, awokado, żółty pomidor, zielona herbata, standard. Pewnie już wszyscy to widzieli, ale mam do was pytanie. I słuchajcie, kiedyś jedna z was mi pisała, że albo ty, albo twoja mama hodujecie bonsaje. I mam pytanie, bo to jest mój bonsai. Dostałam go od Tomka na Dzień Kobiet, także żyje i chyba ma się dobrze. Cały czas zgubiliście, jak widzicie tutaj ma pełno uschniętych liści. Muszę go zaraz w ogóle, chcę go zabrać na balkon i mu to wszystko powyrzucać i w ogóle mu umyć trochę liście, bo jest przykurzony, ale generalnie daje radę. Tylko nie wiem, wcześniej stał tam w kącie, ale teraz w ogóle robiłam porządki i tutaj stoi toster i zresztą tutaj było trochę ciemno. Tu stoją moje sukulenty, czy jak to się tam fachowo nazywa. I mam wrażenie, że tu ma więcej słońca, ale powiedzcie w ogóle, gdzie on powinien stać, jak go podlewać. Mam jeszcze takie, zaraz wam pokażę, coś co on bardzo lubi, mu kupiłam. Takie te patyczki, to są po prostu Tesco, ale jakoś mu lepiej jest po tym. W ogóle miał jakieś muszki, więc też go opryskałam czymś, teraz jest ok, nic tutaj mi nie biega, nie fruwa. No ale właśnie nie wiem, dajcie znać, gdzie on... Muszę to zamknąć. Gdzie on powinien tutaj stać? No nie mam za bardzo też tu miejsca przy kuchni raczej... Raczej nie, więc nie wiem. A jeszcze mnie pytaliście, słuchajcie, to nie jest lustro, to jest czarna szyba, tylko to się tak odbija, że na filmach tak wygląda, jak tutaj świeci słońce, że to jest lustro, ale nie, tu jest lustro. A, oślepiło was. Tu jest lustro, a tam widzicie, o teraz widać, jest czarna szyba. I pytacie mnie, czy się brudzi bardziej, czy mniej. No słuchajcie, to jest tak jak z czarnym psem. Niekąpany śmierdzi tak samo, może nie widać, że jest brudny, tak samo... Czy czarna szyba jest lepsza do wycierania niż kafelki, to już co kto lubi. No brudzi się tak samo, nie ma jakoś ani więcej, ani mniej sprzątania, no bo jak tłuszcz pryska, no to generalnie jest... Tu też na przykład jest, to też jest szyba. I no widać na tym kurz, no co, no widać. Też można się ukruszyć. O, iPhone znowu się wyłączył, super. Ekstra. Tak, także tyle o mojej kuchni, a napiszcie o bonsaju, co sądzicie. I Tomek miał jeszcze poprzednio, jak się zaczynaliśmy spotykać, miał swojego małego bonsaja, ale go cały czas strzygł na pietruchę, bo twierdził, że bonsajowi trzeba obcinać liście i tak go strzygł, że aż umarł biedny. A jeszcze chyba go zalał wodą w ogóle i zgniła. Ten jest taki, no zobaczcie, on jest taki całkiem duży ten bonsaj, ale ja go nie strzygę i nie pozwalam, to jest mój bonsajek. Tak, i ma taką ładną doniczkę i bardzo, bardzo go lubię, bo tak jak wam opowiadałam, Tomek już mi nie kupuje żadnych ciętych kwiatów, bo no to jest prawda, że albo zapominam je włożyć do wazonu, albo no nie wiem, zazwyczaj po prostu giną w męczarniach. I zresztą ja też jakoś uważam, że to jest głupota wydawanie tyle pieniędzy, są drogie. No nie wiem, dlatego stwierdził, że mi kupi bonsaja, co uważam było bardzo dobrym pomysłem. Pokażę wam jeszcze mój outfit na tak zwane latanie po mieście i załatwianie spraw przyziemnych typu zakupy. Na przykład to jest moja kochana bluza z Veromody, którą mam 100 lat i zawsze wam pokazuję. I to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Do tego mam dresy kupione na Helu. I do tego mam moje buty Native. Duża torba ekologiczna na zakupy, okulary. I to wszystko. Outfit pod tytułem, żeby było wygodnie. Wróciłam z zakupów i jak widać chyba po moim stopniu błyszczenia się, za ciepło się ubrałam. Jakoś tak w domu jest chłodno, po raz pierwszy to jakaś nowość. Na dworze jest tak ciepło, ale zrobię wam food haul, bo dużo osób prosi, żebym pokazywała swoje zakupy jedzeniowe. Więc zobaczcie, udało mi się kupić takie mniejsze pieczarki Portobello w Tesco. To będzie też fajna opcja. Dla tych, którzy nie wiedzą, zrobiłam przepis na SZUSZ gotuje z tymi dużymi i bardzo dużo dziewczyn mi napisało, że nawet ich faceci, którzy marudzą, że nie, że wiecie, musi być mięcho na obiad, to jedli, im smakowało. Także jak jest fajny przepis, to wszystko można zrobić fajnie, nawet bez mięsa. Woda mineralna, herbata zielona z opuncją. Tą bardzo często kupuję, najbardziej lubię brzoskwiniową, ale akurat nie było. Kupiłam zieloną z pigwą. Wydaje mi się, że kiedyś ją miałam w wersji spanej, a teraz jest w wersji torebkowej. Zobaczymy, czy dobra. Kupiłam jakieś, jest, zobaczcie, seria Tesco Finest. Pierwszy raz w sumie to widzę. Kupiłam ciasteczka, no, myśl SZUSZ, w belgijskiej czekoladzie z imbirem. Kupiłam taką czekoladę, to jest gorzka czekolada z mango, passion fruit, nie pamiętam co to jest, marakuja, być może, nie wiem. Szczerze mówiąc bardzo mnie przyciągnęło na opakowanie, bo jest bardzo ładne. I co jeszcze? Takie ciasteczka, kiedyś Tomek to miał, kurczę, w domu, jak się tu wprowadziłam z jakiejś podróży, to przywiózł. Nie konkretnie te Tesco, ale w tym typie i były przepyszne takie maślane ciastka. Mam nadzieję, że to będzie podobnie smakowało. Oczywiście łosoś pędzony z koprem. Teraz one są wszędzie, w Lidlu, w Tesco, w Biedrze. Papier toaletowy. Jarmuż. Albo bardzo zdrowe, albo słodycze. Cukierki czekoladowe. No i coś tu jeszcze mam, nie, i dwa moje mleka sojowe, waniliowe, no i to wszystko taki haul. Głównie poszłam po to mleko do moich koktajli porannych i też nie ukrywam, po herbatę i po coś słodkiego. No. Tak, taki haul mój dzisiejszy jest. Obiad. Łosoś i surówka z kiszonej kapusty. Mniam. Reszta dnia mi przebiegła właściwie na montowaniu. Zmontowałam poprzedniego vloga, którego już na pewno widzieliście, jeżeli oglądacie tego, i montuję ulubieńców. Sushi, tak? Montuję ulubieńców. Liczna jestem, tak, najpiękniejszy pies na świecie. I tak, i mam do zmontowania jeszcze dwa filmy, więc pewnie na tym, no, Yeah! Brawo, pięknie pies wskoczył. Pięknie. Więc jeszcze zmontuję 2 filmy i to tyle będzie na dzisiaj. Ale już sobie złam szminkę. Ale widzicie? To znaczy to jest ta konturówka z Maca Ruby Woo. I tak się nieźle trzyma. Jak na tyle godzin i jedzenie. I w ogóle to spoko. Bardzo mi się podoba jej trwałość. Ok, już jest dosyć późno. I strasznie chce mi się spać. I jak widzicie, już jestem mega tłusta i makijaż się nadaje do zmycia. Więc zaraz go zmyję. Już, sorry, ale jestem strasznie zmęczona. I zrobię sobie maseczkę, to jest Origia, to jest ta firma, która też ma to serum Flawo C. I to jest właśnie maseczka Flawo C, tylko to jest maseczka oczyszczająca i to jest taka, którą się zdziera, ale jest fajnie oczyszcza, tylko tak strasznie, jest tak strasznie hardkorowe, że się zdziera tak strasznie ciężko, tak jakbym zdzierała sobie razem ze skórą. Więc tak, zrobię sobie tą maseczkę i idę spać. I dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia. Nie wiem, czy mam pomóc zrobić tak. I do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa, pa. Ceny. Dobra, opróżniłam skrytkę. We wszystkich państwach tutaj. Trochę, nie wiem, czy to widzicie, ale trochę tego było. Także dziękuję za... Strasznie dużo jest kartek z wakacje.